Witam wszystkich miłych państwa w wigilię światowego dnia zdrowia psychicznego, ale jeżeli odsłuchacie sobie potem, to na pewno wam nie zaszkodzi, a Powodem, dla którego nagrałam tę rozmowę, jest pewnego rodzaju rozmowa, która miała miejsce w moim życiu jakiś czas temu, jakiś czas temu, o, no ja wiem, ze, ze 3-4 lata temu. Nawet nie tyle ta sama rozmowa, a to, co y, jakby wydarzyło się w ramach tej rozmowy, do jakich wniosków doszłam i, i co uczyniłam z tymi wnioskami potem. No, ale żeby już nie przedłużać, ta rozmowa wydarzyła... Cholera, zawsze w coś uderzę, jak nagrywam te wstępniaki, przepraszam. Ale żeby nie przedłużać, ta rozmowa wydarzyła się pomiędzy mną. Joanną Gutral, psycholożką i psychoterapeutką prowadzącą tego podcastu Gutral Gada, którego kolejny odcinek właśnie słuchacie, a pewną osobą. I to była osoba nowo poznana dla mnie wówczas. No i rozmowa zaczyna się tak jak to zazwyczaj. Cześć, cześć, jak masz na imię? No ja mam na imię Asia, ja mam na imię jakoś tam. No, czym się zajmujesz? No jestem psycholożką, psychoterapeutką, pracuję na uczelni, bla, bla, bla. Okej, okay, a co lubisz robić w wolnym czasie? No, bardzo lubię czytać książki, ja generalnie interesuję się psychologią, Uczestniczę w kursie terapii poznawczo-behawioralnej, a także bardzo lubię skandynawskie kino. I wtedy zaległa taka niezręczna cisza i ta osoba patrzyła na mnie takimi bardzo dużymi oczami, i ja zaczęłam zastanawiać się, kurde, czy palnęłam coś głupiego. I, i po tej niezręcznej ciszy ta osoba tak, tak zapytała, tak nieśmiało zupełnie, ale co ty lubisz robić tak, no wiesz. Dla przyjemności. I wiecie, co było w tym najgorsze? Że ja nie wiedziałam, kurde, co mam odpowiedzieć. Bo na tamten moment mojego życia, ja nie potrafiłam sobie nawet przypomnieć, kiedy ostatni raz robiłam coś po prostu dla przyjemności, dla fanu, dlatego, żeby mieć dobry dzień, dlatego, żeby po prostu z czegoś się ucieszyć. I to było trudne doświadczenie. To znaczy, takie doświadczenie, po którym sobie pomyślałam, dobra Gutral. Coś jest nie tak i trzeba coś z tym zrobić. Więc ten odcinek zawdzięczam nie tylko tej rozmowie, ale patronom i patronkom, którzy pozwalają mi dzięki swoim zasobom i wsparciu pchać ten psychoedukacyjny wózek dalej. A odcinek ten będzie dotyczył przyjemności i jak ją odzyskać. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Gutral Gada. To zacznijmy od pewnego eksperymentu. To znaczy ja poproszę teraz wszystkich Was, zgromadzonych przed radioodbiornikami i innymi słuchawkami, abyście zastanowili się, kiedy ostatni raz zrobiliście dla siebie coś przyjemnego. Takiego po prostu dla fanu. Dlatego, żeby było przyjemnie, żeby było miło i żeby było fajnie. Każdy teraz ma. Chwileczkę na zastanowienie, na odpowiedź, a jeżeli nie zmieścicie się w tym czasie, nie przejmujcie się wcale, bo znaczy, że najpewniej minął już jakiś czas, skoro nie potraficie sobie tego przypomnieć. No i wiecie, my uwielbiamy obserwować dzieci, które często, nie wiem, czerpią przeolbrzymią satysfakcję ze zbierania kasztanów. A potem przychodzi taki moment w naszym życiu i my nawet nie wiemy, kiedy to się wydarzyło i jak, że my po prostu w drodze po pracy albo do pracy jak z klapkami na oczach po prostu nad tymi kasztanami przechodzimy, jakby one zupełnie nie były nic warte. A kiedyś przecież to był największy skarb i największa radość naszego życia. I co było z tych kasztanów? Absolutnie nic. Albo te ludziki, co potem, nie wiem, co się z nimi działo każdej jesieni, bo u mnie stały na parapecie bardzo długo i potem nagle któregoś dnia całkowicie znikały. I ja sobie myślę, jak to się dzieje, że te drobne przyjemności, to, że można wleść w kaloszach albo i bez kaloszy do kałuży, po prostu w którymś momencie totalnie przestają nas bawić, zajmować, i nie ma takich spontanicznych radości i śmiechu. Oczywiście możemy tu zwalać na socjalizację, na to, że dojrzewamy, na to, że pełnimy inne role społeczne, i po prostu no nie mamy takich spontanicznych momentów radości. Ale ja myślę sobie że jest jeszcze coś takiego, co nazywa się, no przepraszam, będę używać wulgaryzmów, bo mogę i to mój podcast, kultura za pierdolu, że jesteśmy trochę w tej kulturze trenowani, że różne rzeczy, które robimy, mają być produktywne proaktywne, mają coś do naszego życia wnosić, budować nasze kompetencje, budować nasze CV i musi z tego powstawać coś wymiernego. Czyli jakaś nowa umiejętność, yy, jakaś nowa pozycja w pracy, jakieś nowe, oby wyższe wynagrodzenie i po prostu zapętlamy się w tym osiąganiu i tym zdobywaniu, a pomijamy to, że przecież ta przyjemność i odczuwanie przyjemności po pierwsze nadają temu życiu smak, po drugie, pozwalają nam się regenerować. Po trzecie stanowią jakiś taki punkt kontrastu, dlatego, kiedy dzieje nam się źle i możemy sobie przypomnieć te drobne, przyjemne momenty, w których no, jednak czuliśmy się dobrze i mieliśmy taką nadzieję na to, że to życie może mieć coś dobrego do zaoferowania. Ale jeżeli kompletnie to zaniechamy, no to co nam zostanie. Marność, marność i wszystko marność nad marnościami, no, wiecie, nie brzmi to zbyt optymistycznie. I ja nie mówię nawet, że mamy teraz porzucić wszystko i uprawiać jakiś dziki hedonizm, ale, wiecie, no, po prostu ta produktywność zabiła w nas potrzebę i możliwość odczuwania przyjemności. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ja wzrastałam i byłam wychowywana w takim przekonaniu, że najpierw Przyjemności, a potem obowiązki. No i do pewnego etapu mojego życia myślę sobie, że to miało nawet sens. To znaczy, że wiecie, wracało się po szkole, odrabiało lekcje, tam robiło te różne obowiązki domowe, co były do zrobienia, i wtedy można było iść na podwórko i się bawić. I można było robić, nie wiem, inne wszystkie różne rzeczy, które yy, dawały ci wtedy przyjemność. Po prostu był fajrant. I Bądź co bądź, dzieci fajrantu nie marnują. Dzieci potrafią wykorzystać każdą okazję do tego, żeby dobrze się bawić. No ale w którymś momencie, i ja też całkiem nie wiem w którym, tych obowiązków było tak dużo, że na te przyjemności to już nie bardzo był czas i nie bardzo było, kiedy je w ogóle włożyć. Albo przyjemnością, chociaż trudno nazwać to przyjemnością, było po prostu położyć się w łóżku i iść spać. Ale czy była to przyjemność i mój wybór, że teraz potrzebuję się wyspać, czy było to tak absolutne wyczerpanie organizmu, że de facto już nie mogłam zrobić nic innego i na te przyjemności nie było żadnych y, zasobów i żadnego czasu, tylko po prostu trzeba było paść do wyra i odpoczywać, a na drugi dzień zaczynać od nowa. No, i myślę sobie, że kiedy w tej kulturze zapierdzielania jesteśmy, i kiedy wszystko, co robimy, jest podporządkowane temu, aby był z tego jakiś efekt, no to, to jest bardzo prosta droga do wypalenia. Były takie badania zrealizowane przez American College Health Association. To były badania realizowane na dość dużej próbie amerykańskich studentów w 2009 roku, które wykazały, że 80% studentów czuła się bardzo przytłoczona ilością obowiązków, a jedna trzecia doświadczała objawów depresyjnych. Te badania, cytuję za y, felietonem Karoliny Lewestam, Szczęście i spełnienie, jak je znaleźć i utrzymać, które ukazało się chyba w lipcowym magazynie Pismo. Serdecznie polecam Waszej uwadze y, w ogóle, Karolinę Lewestam. Tam, ale przede wszystkim pismo jej felietony. Jeżeli już studenci mają tak duży poziom obniżonego dobrostanu, jedna trzecia z nich doświadcza objawów depresyjnych. To ja sobie myślę, że bardzo młodzi ludzie są na bardzo prostej i szybkiej autostradzie do tego, aby doświadczyć wypalenia zawodowego. I wypalenie zawodowe, proszę Państwa, to nie jest tylko tak, że ono się zatrzyma w pracy, a jak wyjdziemy z tej pracy, to już będziemy poza wypaleniem zawodowym. O nie, nie, nie. Ponieważ wypalenie wiąże się nie tylko z olbrzymim wyczerpaniem fizycznym, ale w związku z tym wyczerpaniem pojawia się cynizm, pojawia się niechęć, pojawia się obniżenie poczucia, Poczucia wartości, dokonań osobistych, więc tych powodów do satysfakcji czy poczucia spełnienia, nawet jeżeli one są, to trudno nam jest je odczuwać. No ale pojawia się coś takiego jak anhedonia, czyli niezdolność do odczuwania przyjemności. No i wpadamy w pewnego rodzaju matnię, w której zaczyna być tylko źle i trudno jest po tą y, przyjemność sięgać. A jeszcze co zaobserwowałam, to to, że my często dewaluujemy to, co nawet i mogło być przyjemne, ale umniejszamy temu doświadczeniu przez wyrzuty sumienia, że nie było produktywne. I ja się sama często na tym łapię, że włączam sobie jakiś film czy jakiś serial i wiecie, ta lista zadań, na którym się tapie życie, mam wrażenie, że ona nigdy się nie kończy. Że zawsze jest coś, co można by było zrobić, albo zawsze jest coś, czego można by było zrobić więcej, lepiej, nie wiem, jakąś szafę posprzątać, czy łazienkę umyć, ale włączam sobie czasem jakiś serial, albo odpalam sobie jakąś książkę, którą mam ochotę przeczytać, i sobie czytam, 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 i myślę sobie, o, już 23. A ja jeszcze mogłam coś porobić, a tak to przyleżałam i oglądałam serial. No kurde! Jak psu Buda, należy nam się chwila odpoczynku, ale przez to wszystko, co dzieje się dookoła. Także przez social media, w których widzimy te różne czasami nadmuchane obrazki i osiągnięcia, wydaje nam się, że wszyscy ludzie dookoła nas pracują 24 na dobę i że nawet jak są kurde w lesie na grzybach, to są tak wystylizowani i tak dobrze wyglądają, że no my tak nie wyglądamy i bez sensu jest to wszystko. Nawet nasz odpoczynek, który nam się należy. Nawet nie to, że nam się należy. On jest potrzebny do naszego funkcjonowania potrafimy zdewaluować, bo nie jest tak dobry jak innych, albo nie przyniósł nam nic, co byłoby pożyteczne. Odpoczynek jest pożyteczny. Bez odpoczynku, proszę Państwa, to my daleko nie zajedziemy i wierzę ze mną na czele, że wielu z nas już się o tym przekonało. Taką specyficzną. Kondycją, w której trudno jest nam odczuwać y, przyjemność, jest na przykład Anhedonia, która jest jednym z takich ważnych, y, ważnych objawów, które pojawiają się w depresji i na to mamy pewne techniki, które w ogóle z przyjemnością są bardzo blisko związane. Otóż w terapii depresji, to już w latach 70. ubiegłego wieku, się, pojawiła się taka technika, która nazywa się planowanie aktywności nakierowanych na przyjemność. Czyli po prostu planujemy wespół z pacjentem różne drobne przyjemności. A to dlaczego? Ponieważ jeżeli taki pacjent czy taka osoba pogrąży nam się w smutku. I zacznie sięgać do dezadaptacyjnych strategii radzenia sobie, i zacznie izolować się od innych ludzi, e, będzie miał obniżony napęd, e, będzie em, no, w tym obniżonym nastroju raczej się zagłębiał, to trudno będzie to błędne koło. Przerwać. No i wówczas wespół z terapeutą taki pacjent umawia się na takie drobne aktywności, które może podejmować każdego dnia. I to nie muszą być fajerwerki. Wystarczy, że to będzie kawa z kimś bliskim, spacer, obejrzenie jakiegoś filmu, którego chciało się obejrzeć, to będzie książka, aktywność fizyczna albo na przykład spróbowanie jakiejś nowej rzeczy, której jeszcze nigdy się nie robiło, a zawsze miało się na to ochotę. I dzięki temu możemy po pierwsze przerwać to błędne koło depresji i objawów, które się ze sobą nakręcają. Po drugie, no, mamy szansę pobudzić nasze ciało i nasz mózg i nasz umysł do tego, aby się zaktywizować. Po trzecie, możemy wyjść naprzeciw jakimś aktywnościom społecznym, spotkać ludzi, czasem poznać nowych ludzi, jeżeli na przykład zapiszemy się na jakieś zupełnie nowe zajęcia i popróbujemy sobie jakichś nowych rzeczy. No i w ten sposób możemy Możemy także zdobyć taki punkt kontrastowy, czyli pewne odbicie, dlatego że w tym życiu nie musi być tylko źle, że są także momenty, w których możemy doświadczać różnych przyjemnych zdarzeń. Z kolei te przyjemne zdarzenia i wspomnienia tych zdarzeń będą. Naszym zasobem w momencie, kiedy życie podrzuci nam pod nogi coś nieprzyjemnego. Co więcej, badania wykazały, że nawet yy, wśród osób, które próbowały rzucić palenie, takie Planowanie aktywności nakierowanych na przyjemność było bardzo skuteczną techniką. To znaczy, osoby zamiast sięgać po papierosa i otrzymywać bądź co bądź jakąś dawkę przyjemności poprzez regulację napięcia, zastępowały te zachowania drobnymi przyjemnościami i było to wspierające w tym procesie. Więc proszę Państwa, przyjemność i zdeki, Przyjemność i the new, nie wiem co, new, sexy black, orange, czy cokolwiek sobie tam wybierzemy. Ale to, do czego jeszcze zmierzam. Otóż mamy takiego naukowca, który był jednym z ojców psychologii pozytywnej, nazywany też doktorem Szczęście. Mówię o Edzie Dinerze, który zajmował się badaniem. Poczucia satysfakcji z życia, a także y, subiektywnym poczuciem dobrostanu. I to subiektywne poczucie dobrostanu to jest to, w jaki sposób ludzie postrzegają, no właśnie, ten swój poziom satysfakcji z życia, spełnienia, zadowolenie chwilowe, ale także takie zadowolenie ogólne. No i cóż te badania Eda Dinera wykazały? Y Badania wskazały na współwystępowanie wysokiego subiektywnego poczucia dobrostanu z dobrym zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także z długowiecznością. Co więcej, osoby, które odczuwały, że gdzieś na wymiarze tego dobrostanu są wysoko, wykazywały więcej zachowań prospołecznych, a także utrzymywały bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. No i teraz co nam ten subiektywny dobrostan buduje? No, proszę Państwa, nie tylko nasze umiejętności, nie tylko nasza robota, nie tylko to, co my tam potrafimy, ile mamy dyplomów i jak bardzo dużo różnych goli i challengeów żeśmy tam wypracowali każdego konkretnego dnia. Tylko wiecie, z tym naszym organizmem i z tym naszym zdrowiem psychicznym, to jest trochę jak z baterią w telefonie. No, jak mamy te 5% i nie podłączymy do ładowarki, to padnie. I ja już to mówiłam. I może się komuś wydawać, że w kółko powtarzam ten sam przykład, ale samej mi wiele zajęło zrozumienie, że na przyjemność wcale nie trzeba zapracować. To trochę tak, jakbyście powiedzieli swojemu telefonowi: No, stary, nie znalazłeś mi dzisiaj wszystkich informacji, o których pomyślałam, więc cię nie naładuję. On padnie i to my poniesiemy konsekwencje. Więc nam się. Ta przyjemność nie należy. To nie jest tak, że możemy po nią sięgać dopiero wtedy, kiedy coś tam sobie opracujemy. Ta przyjemność jest bardzo ważna do tego, abyśmy mogli funkcjonować, do tego, abyśmy mogli wieść satysfakcjonujące życie, do tego, aby różne zasoby, takie właśnie jak subiektywne poczucie dobrostanu, wspierały i nasze budowanie relacji, i naszą długowieczność, i nasze zdrowie na wielu różnych poziomach. Ja po prostu od czasu tej rozmowy, o której Wam wspomniałam, zaczęłam sobie zadawać pytanie, na co mam ochotę. I mam wrażenie, że to zaczęło być jakąś taką flagą i drogowskazem w tym wszystkim, żeby nie kierować się tym, co muszę, albo tym, co powinnam. No bo wiecie, ta lista obowiązków, tak jak już powiedziałam, ona nigdy się nie kończy. I czasami warto jest znaleźć chwilę na to, aby poszukać tego, co daje nam po prostu olbrzymią frajdę. I muszę się Wam do czegoś przyznać, że kiedyś, jeszcze za czasów takich szkolnych, bardzo lubiłam konkursy recytatorskie. To było może niecodzienne zainteresowanie i pamiętam, że doświadczyłam jakiegoś tam zawstydzania z tego tytułu, że czasami ktoś się śmiał, że teraz to się, kurde, nie wiem, jeździ na desce albo zbiera pokemony, a nie chodzi na konkursy recytatorskie, ale nic nie poradzę. Ja to cholernie lubiłam. To już nie chodziło o to, że nagrody czy coś, tylko mi się podobała atmosfera i w ogóle sprawiło mi olbrzymią przyjemność mówienie o różnych rzeczach nie swoimi słowami. I w którymś momencie pomyślałam sobie, że nie będę brała już udziału w tych konkursach rycyatorskich, bo mi to niczego nie daje. I wiecie co, teraz myślę sobie o tym ze smutkiem, bo to mi dawało bardzo dużo. To mi dawało przede wszystkim olbrzymią, olbrzymią frajdę i radochę. Przyjemność, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy. Więc myślę sobie, a huk, a wezmę udział w jakimś konkursie recytatorskim, jak tylko nadarzy się ku temu okazja. I żeby się w tej robocie, w tym wszystkim, co się powinno, i w tym wszystkim, co byłoby warto, nie zagalopować, to czasami naprawdę trzeba rękoma i nogami, pazurami bronić w kalendarzu takiego terminu na przyjemność. Ta przyjemność bardzo pomaga odbić się wtedy, kiedy jest źle, i przypomnieć sobie, że są takie momenty, w których może być dobrze i w których warto. I to naprawdę jest takie światło w tunelu, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczamy kryzysu lub nagłego pogorszenia nastroju. I nawet próbowanie nowych umiejętności. Wiecie, nam się wydaje, że jak już pójdziemy do pracy, to zaczynamy tylko pracować, albo robić różne rzeczy w służbie tej pracy, czy realizowanie jakichś celów zawodowych, albo osiąganie jakichś kolejnych levelów. A ja na przykład mam taką myśl, że chciałabym się nauczyć tkać i zapisałam się na taki kurs. Na razie online, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zazwyczaj mam dość mało cierpliwości do zajęć manualnych, ale po prostu chciałabym tego spróbować. I może to będzie przyjemne. I na pewno nie zaproszę nikogo z Was nigdy na swoją wystawę. Pewnie nie wytkam też nic takiego, co byłoby bardzo. A może? A może właśnie to zrobię? Widzicie? Już się pojawia ta dewaluacja. Nie zmienia to faktu, że kurde, spróbujmy. Spróbujmy. Z Zamieniać to, co muszę, na pytanie, na co mam ochotę. Żeby gdzieś ta część, która będzie po prostu przyjemna i pozwoli nam czerpać radość, pojawiała się w naszym codziennym życiu. I to mogą być bardzo drobne elementy. I ważne, żeby ta przyjemność była przeżywana uważnie, że teraz to, co robię, ma. Słyszeliście? Teraz mieszkam koło torów i przyjeżdżają pociągi. Chodzi mi o to, aby to, co muszę, zastępować czasami tym, co jest po prostu przyjemne i z czego nic nie wyniknie, ale po prostu da nam olbrzymią radochę i może to jest ta olbrzymia wynikowa, której doceniać zapominamy? A może tylko ja zapominałam, i tak mi się wydaje? Nie wiem. W każdym razie jutro Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który tak jest zapisany w kalendarzu, ale moim zdaniem to zdrowie psychiczne warto celebrować niemalże codziennie. Więc z tej okazji życzę Wam, Żebyście się zastanowili i zastanowiły, co sprawia Wam przyjemność i czy jest przestrzeń, żeby wpleść chociaż odrobinę tego w jutrzejszy i każdy kolejny dzień. To chyba najkrótszy odcinek w historii Gutrolgada, ale myślę, że przyjemność trzeba po prostu doświadczać, a nie o niej gadać. Do usłyszenia, smyki.